Cześć, dzisiaj recenzja mojej nowej myszki AOC GM300. Argumenty, które wziąłem pod uwagę przy zakupie to atrakcyjna cena, dobry sensor PixArt PMW3327 oraz wytrzymujące podobno 30 milionów kliknięć przełączniki marki Kyle. Produkt posiada 7 przycisków, jest uniwersalnego kształtu dla prawo- i leworęcznych oraz wyposażono go w dyskretne oświetlenie LED. Przyjemnie się trzyma go w ręku, gdyż górna matowa powierzchnia wykonana jest dosyć fajnego w dotyku tworzywa sztucznego. Sztywny kabel zakończony jest pozłacaną wtyczką USB, która dzięki małym rozmiarom pasuje zarówno z tyłu, jak i z przodu obudowy komputera. Rozdzielczość myszki AOC sięga 6200 dpi, przy czym ja korzystam ze środkowej wartości sygnalizowanej zaświeceniem diody na górze myszy na niebiesko. Tutaj mała uwaga. Zmiana rozdzielczości jest oznajmiana krótkim świeceniem diody na odpowiedni kolor, po czym wraca ona do wartości domyślnej, u mnie jest to kolor czerwony. Oprogramowanie AOC Gmenu, które jest dostępne do pobrania ze strony producenta, pozwala na utworzenie makr, zmianę poziomu DPI oraz zarządzanie oświetleniem myszki. Dla mnie jest to zbędny bajer. Skonfigurowałem ją tylko pod względem satysfakcjonującej mnie rozdzielczości i używam na co dzień, nie bawiąc się w customowe ustawienia. Obcowanie z modelem GM300 przyjemne może być tylko dla osób dorosłych i ewentualnie nastolatków posiadających duże dłonie. Mysz jest bowiem solidnych rozmiarów oraz waży ponad 100 gramów, co sprawia, że nie polecam jej dzieciom. Po mojej podkładce przesuwa się raczej wolno, tak samo jak jej poprzedniczka, której recenzję znajdziecie na kanale. Klikanie przycisku jest zdecydowanie cichsze niż w poprzedniku, czyli wspomnianym Zalmanie, zaś scroll chodzi nieco głośniej niż przyciski oraz ma wyraźnie wyczuwalny skok o każdy stopień obrotu. Porównywałem obydwie myszki, to znaczy starego Zalmana oraz nowość od AOC w teście polegającym na maksymalnej liczbie kliknięć, jaką uzyskamy w określonym czasie i jak widać wyniki są na bardzo podobnym poziomie, co sprawia, że przewaga modelu GM300 ogranicza się do cichego kliku oraz ewentualnie większej żywotności przycisków, zaś w codziennym użytkowaniu przegrywa z Zalmanem rozmiarem i wagą, a to sprawia, że nie będę na niej szybciej klikał i lepiej grał World of Tanks, co poskutkuje tym, że pozostanę pomidorem, ale mnie to wcale nie martwi, bo wiem, że jest nas więcej i co najwyżej możemy razem utworzyć klan Zupa Pomidorowa.